podczas driftu punkty zdobywa się za wykonanie poślizgów w zakrętach. Drift oceniany jest w oparciu o szybkość, kąt i czas trwania. Możesz otrzymać dodatkowe punkty za jazdę tuż przy szczycie zakrętu. Wygrywa kierowca z największą liczbą punktów. Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Grid 2. Dzisiaj zaczynamy od driftu, ale powiem Wam, że to będzie totalny lamfest w moim wykonaniu. Tak jak wspominałem, gram na najtrudniejszym poziomie trudności i niestety te poziomy nie są zrównoważone. Zaraz przekonacie się dlaczego, ponieważ drift jest to trudniejsze. Są tu nawet chyba trudniejsze zawody od wyprzedzania. Kiedy to musimy się tutaj naprawdę dosyć mocno spiąć i dosyć dobrze musimy wypaść. Jaki samochód? Mamy do dyspozycji dwa samochody. Jedna to jest Honda S2000, drugi to jest Nissan Z70 Roadster. Ja wybiorę jednak Honda S2000, zobaczymy co ten samochód pokaże i po prostu spodziewajcie się dużej ilości cięć, ponieważ chcę to ukończyć na pierwszym miejscu i będę Wam po prostu przedstawiał po kolei wyniki, aż nie uzyskam pierwszego miejsca. Zobaczymy, może uda się to uzyskać za pierwszym razem, ale wątpię. Jest to naprawdę ciężkie wyzwanie. Haruna Kiyojin od lat są mistrzami azjatyckiego driftu. To dla nas znakomita okazja. Musimy ją wykorzystać. No i okej, pierwsza runda driftu. Pierwsze wyzwanie tak naprawdę z driftem. Okej, zobaczymy co tak naprawdę tutaj. Zobaczymy. No pierwszy drift. Że im większy kąt, tym więcej punktów. No, nie wyszło. Tutaj trzeba uzyskać na samym starcie tak mniej więcej gdzieś około 150 tysięcy. No, cały czas kiepsko to widzę. Ponieważ tutaj mi w ogóle ten pierwszy drift jakoś nie wyszedł. Okej. No, już nadal nie jest to najlepiej, ale dobra, zobaczymy. Że uda się uzyskać jakiś lepszy wynik. Teraz tutaj spróbujmy. Niezłe posunięcie. No nadal to będzie za mało, bo z tego co już widzę, to będzie tylko 300 tysięcy za ten drift. Tutaj w ogóle nie wyszło. Musimy jak najbliżej dojeżdżać do tych flag, co też jest dosyć trudnym zadaniem. Możecie zobaczyć, ponieważ te flagi tak naprawdę są w takich miejscach ustawiane, że jest je bardzo ciężko zahaczyć i tak jak mówiłem, ósma pozycja. Lepiej nie potrafię tego zrobić. Ten wynik jest naprawdę kiepski. Będziesz musiał sporo poćwiczyć. Zobaczcie, oni uzyskują po 500 000 i ja ledwo uzyskuję 300 tysięcy. No ale dobra, próbujemy jeszcze raz. Także nie będę... Oj, nie chcę kontynuować. Dobra. Jeszcze raz spróbujemy, jeszcze raz w to wejdziemy. Zapędziłem się i zamiast anulować to akceptowałem. No i zobaczcie. W ogóle jacyś fani mi przyjdą. O, idą fani. Nawet już został taki 20 fanów. 20 tysięcy fanów. Serio? Tak naprawdę nic nie zrobiłem, a dostałem 20 tysięcy fanów. No ale dobra, no jeszcze raz, tak wiem. Spróbujemy dać z siebie wszystko. Bo Haruna Kiyojin pokazują klasy, my niestety nie. Jest naprawdę smutna wiadomość, ten drift w tej grze jest naprawdę trudny. I to muszę przyznać, tutaj naprawdę ciężko się driftuje. W gridzie 1 jedynce mieliśmy o wiele łatwiejszy poziom, o wiele łatwiejszy drift. Tam wystarczyło hamulec właśnie ręczny i trochę to było łatwiejsze, ale dobra. Pociągnij za ręczny, by przyblokować tylne koła, po czym wykorzystaj rozpęd. Doskonale, staraj się zdobyć więcej punktów. O, zobaczcie, 147, więc nie jest tak źle. O, fajny drift. Drift na ścianie, jak to zwykłem mówić nieraz. Bardzo tutaj ta gra jest pod tym względem tego driftu dziwna.
Aj, trochę nie wyszło. Trochę nie wyszło, ale pierwszy zakręt był dobry. Tylko, że za wcześnie. Się wykontrowałem, to się nazywa drift. 356 tysięcy, okej, jest dobrze. Czterysta, można lepiej, ale jest już blisko. Jest już blisko. To, co się zapowiada właśnie... Oj, dobrze. Oj, trochę nie wyszło. Duża prędkość. Jeszcze jedna powtórka. Jeszcze raz, bo jest naprawdę dobra okazja. Wykonuj więcej takich driftów, a zdobędziesz kolejny punkt. 425. Znakomity drift, pobiłeś swój rekord. 450. Drugie miejsce, okej, to już mnie zadowala. Drugie podejście, drugie miejsce, nie jest złe. Udało się. Drugie miejsce jest twoje. Nie zajęliśmy pierwszego miejsca, ale z tego już jestem zadowolony. Bardzo dobry wynik. Oh my god, te drifty są naprawdę cholernie trudne. I w tym jest właśnie problem, żeby te drifty dobrze wykonać, to trzeba mieć niezłego farta i pewnie bardzo dobrego skilla. Niestety te drifty dopiero nam się zaczynają i są trudne. Okutama to jest naprawdę trudna trasa właśnie na te drifty, ale musimy to jakoś przeboleć. Dlatego tutaj raczej wyścigi i punkty kontrolne będę robił. Czyżbyś był także mistrzem driftów? Jesteś bardzo utalentowanym kierowcą. Otrzymałeś zaproszenie na kolejne zawody w drifcie. Twoje dokonania są imponujące. Okej, otrzymaliśmy kolejne zaproszenie do driftu. W tym odcinku właśnie chciałbym się skupić trochę na tym drifcie. Wiem, że ten odcinek nie będzie za bardzo pasjonujący, ale zobaczcie, jak te drifty są naprawdę trudne. Szczególnie tymi samochodami, którymi teraz dysponuję. One są naprawdę ciężkie do wprowadzenia w ten drift. I ciężkie do utrzymania tego driftu, ponieważ mają dosyć małą moc, dosyć sporą masę i to jest naprawdę ciężkie. No ale dobra, spróbujmy. Hong Kong sobie daruje, może w Dubaju nam lepiej pójdzie. Hong Kong też bardzo trudna trasa. No ale dobra, Honda. Jeździłem Nissanem 370Z, nawet samochód fajny i chyba mi się nim lepiej driftuje, ale Honda jednak tutaj spisuje się lepiej, ponieważ ma charakterystykę driftingującą i napęd na tył. Trasa jest szybka, miej oczy szeroko otwarte. Pomyłka może kosztować cię udział w wyścigu. Startując przeciwko Haruna Kyojin w wyścigu, masz nad nimi przewagę. Spróbuj ją wykorzystać. Czekajcie, czy on powiedział, że to wyścig? Tak, to jest wyścig. Wyścig tylko, że samochodami typu Roadster. Myślałem, że Haruna Kyojin specjalizują się tylko w driftach. Jak widzicie, nie. I mamy też i wyścig w tym całym trybie. Przepraszam, mój błąd. Okej, okay. Teraz będzie lepiej. Myślałem, że tam Mazda 7 trochę nam zajedzie drogę. No jak widzicie, tutaj ścigamy się ze Scanlinami, co nie jest najlepszym pomysłem. I ten samochód, no, troszeczkę będzie odbiegał. Łatwo zdobyć prowadzenie. Okej, okay, już jesteśmy na pierwszym miejscu, zobaczcie. Wyścigi naprawdę nie są takie trudne, a te drifty są po prostu totalnie przybajeżone. Albo ja już po prostu tak świetnie prowadzę, że w driftach po prostu mi nic nie wychodzi. Okej, okay, trochę samochód znowu poobijaliśmy, już nas znosi go w prawą stronę, czyli tak jak zawsze mechanik będzie miał sporo rzeczy do roboty i naprawdę Dubaj pokazuje, super, że właśnie wykonałeś zadanie. Nie wiem, co to było za zadanie, zderz się jak najwięcej razy albo zniszcz jednego przeciwnika, nie wiem, naprawdę nie wiem, albo dostarczenie mechanikowi roboty, takie zadanie. Fuck. Nie wiem, po prostu dzisiaj totalnie kiepsko jeżdżę. Muszę dojechać chociaż do mety. Już zobaczę, że mam uszkodzenia. Nie wiem, ten samochód w ogóle mi się jakoś nie prowadzi. Nie jest w moim stylu. No ale trzeba próbować. Nowe wyzwania, nowe samochody. Ach,
Teraz jak już ma uszkodzone zawieszenie, to jest po prostu cholernie trudny do okiełznania. Tutaj wolniej, bo to jest ten nawrót o wiele lepiej. Ale dobra, trzeba dojechać jeszcze jedno okrążenie. Tutaj w miarę zdradziecki jest ten zakręt, bo jak zobaczycie, to tam on się bardzo zawęża. I tutaj najlepiej to jest właśnie takim lekkim driftem wchodzić. Wtedy o wiele lepiej można z niego wyjść. Przejechałeś najszybsze okrążenie w tym wyścigu. Super. Najszybsze okrążenie z uszkodzonym samochodem. To się nazywa wyczyn. Ostatnio zauważyłem, że podczas driftu o wiele lepiej driftuje się nieraz uszkodzonym samochodem niż ten. Niż normalnie jadącym samochodem. Nie wiem, od czego to zależy, ale tak miałem, taką sytuację zauważyłem. Właśnie to było chyba Nissan 370Z. Kiedy to miałem zniszczony samochód, ściągał mi chyba w prawą albo w lewą stronę i o wiele lepiej mi się nim driftowało niż samochodem całym. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, ale tak było. Mówię jak jest. Możecie mi w to wierzyć albo i nie. Uzyskałem wtedy chyba ponad 600 tysięcy punktów w drifcie uszkodzonym samochodem. To się dopiero nazywa dobra jazda. Myślę, że sam wiesz kto bardzo się ucieszy. Nie dość, że wygrałeś, to jeszcze wykonałeś zadanie. Okej, sam wiesz kto jest zadowolony. Zasłużyłeś sobie na to miejsce. Czuję się trochę jak na filmie Harry'ego Pottera, że sam wiesz kto, nie możemy wymawiać jego imienia, czyli Lord Voldemort czuwa nad tobą. No tak, okej. No, jak widzicie, Azja trochę mi nie idzie, ale to jest pewnie spowodowane tym, że dzisiaj mamy tak gorący dzień. Jest u mnie 35 stopni, a my mamy ponad milion fanów. Znaczy będzie zaraz, bo jeszcze się liczby przeliczają. Zero. Milion. 1,044,750 fanów. Udało mi się po raz pierwszy dobrze wypowiedzieć tak dużą liczbę. Gdyby nie były godne uwagi, nie zwracałbym ci głowy. Okej. Tak ma być. No tak, to jest wyścig tutaj drift. Na trzy drifty wybrałem wyścig, ale okej. Dobra, powiedzmy, że w Hongkongu trochę podriftujemy. Zobaczymy, co to tak naprawdę będzie. Tutaj, tak jak mówię, jeszcze się nie ścigałem. Jestem bardzo ciekawy, co z tego wyniknie. Zdaję sobie sprawę z mojego całkowitego lamerstwa, ale nie obraźcie się. Od samego początku nikt nie jest najlepszy. Trasa w Hongkongu to ostateczny sprawdzian twoich umiejętności. Bierzemy się do dzieła. No i Hongkong. Co nam pokaże Hongkong? Więc znowu musimy uzyskać 500,000. A teraz postaraj się wygrać. Okej, postaramy się wygrać. Wykonuj więcej takich driftów, a zdobędziesz kolejne punkty. Okej, tu jest szybki zakręt. No niestety nie nabiło nam mnożnika. A szkoda. Przez tę stłuczkę straciliśmy parę punktów. Aj, no a szkoda, był fajny drift. To nie chce się obrócić, pociągnij zaręczny. Niezły drift. No to trasa jest o wiele lepsza. Od... Aj. Za blisko chciałem. Ale wyszło. Panuj nad tym autem. Ktoś wpadł w poślizg na dalszym odcinku. Ktoś wpadł w poślizg. Doskonale, no. Udało ci się zdobyć punkty. Idź ty dziadu. Nie no, znowu 300 tysięcy. O pie! Serio? Serio? Koleś, przeszedłeś samego siebie. To był świetny drift. Na pewno przyciągniesz... Oh my god! Zaskoczenie po prostu totalne i pełne. Ponieważ... na tamtej trasie, która jest o wiele trudniejsza, mieliśmy do zrobienia 500,000 punktów. Ta trasa jest cholernie łatwa. I zrobiłem tylko 400 tysięcy punktów, a zajęliśmy pierwszą pozycję.
tutaj serio nie ma zrównoważonego poziomu trudności. Trasa, która dla mnie wydaje się bardzo trudna, uzyskuje większą ilość punktów i naprawdę ciężej mi jest ją przejechać. Natomiast trasa, która wydaje mi się łatwa, która ma szybkie zakręty i wystarczy tylko dobrze wjechać w jeden zakręt i drift idzie nam o wiele płynniej, jest słabiej notowana od tej trudnej trasy. Sprawy specjalne mają na celu oczarowanie widzów. Postaraj się zrobić na nich wrażenie, a staną się twymi fanami. Okej, zrobimy jeszcze jeden drift. Zobaczymy, jaką okaże się ta ostatnia trasa. Jestem tego bardzo ciekawy, ponieważ jest to znowu Okutama, na której mi dosyć dobrze nie idzie. Ale zobaczymy. Czekaj, czy ta trasa się nazywa Sakura? Z czymś to mi się kojarzy, ale nie jestem pewny z czym. Z czymś na pewno. Sakura. Nie pamiętam. Jeżeli ktoś wie, co to jest za nazwa, ja później może sprawdzę, ale gdzieś wydaje mi się, że słyszałem tą nazwę. Akura. A, samochód Akura. Trasa w Okutamie obfituje w szerokie zakręty, idealnie nadające się, by wprowadzić auto w drift. No i tak zaraz zobaczymy. O nie, to. Tutaj znowu do wykonania mamy 500 000 punktów. A teraz postaraj się wygrać. No tak, 500 000 punktów. Całkiem niezły ślizg. Nie wiem, co ty żeś w tym widział, ale... Dobra, to można zrobić o wiele lepiej. Bliżej po prostu musimy podjechać tego. Niezły drift. Powiedzmy. Tak nie jest najgorzej. Ja i w ogóle nie chcę coś driftować. Skuba... Nie. Czuję, że zaraz posypią się punkty. Tak, posypie się ósme miejsce. Nie, Okutama to nie jest trasa dla mnie. Zobaczcie, 263 punktów. Tysięcy punktów. Wiem, że jesteś w stanie uzyskać wysoki wynik. Musisz wystartować ponownie. Tak, 550 tysięcy punktów. Kiedy ja ledwo dostaję 300. Nawet nie dostałem 300. Fuck no. No way. No jak widzicie, Okutama to nie jest dla mnie trasa, ale przynajmniej pokazałem wam te 4 trasy, które gwarantuje nam dołączenie do Haruna Kyojin. I powiem wam, Okutama jest naprawdę straszna. Natomiast Hong Kong jest dla mnie najlepszą trasą. Szybkie zakręty. Na te samochody, moim zdaniem, jeżeli ktoś nie boi się prędkości, będzie coś dla niego. Natomiast tutaj nie wyszło. No i cóż, dobra. Przejedźmy sobie punkty kontrolne, ponieważ to jest coś, co lubię. Tak na zakończenie. Hong Kong, odliczanie. I co my tutaj mamy? Euro i... Roadstery. Roadstery na pewno sobie daruję, ponieważ nie są to samochody dla mnie tak naprawdę. Ale mamy do wyboru BMW M3 Coupe i Mercedesa. Wezmę Mercedesa, ponieważ ostatnio mi się dobrze nim jeździło. A BMW pokażę w innym wyścigu. Zobaczymy, co tak naprawdę znowu i te samochody pokażą i co zaprezentuje nam Hong Kong, ponieważ trochę tam już jeździłem po tym Hong Kongu, ale co to będzie? Odcinki techniczne na trasie w Hongkongu stanowią prawdziwe wyzwanie. Bądź skupiony przez cały czas. Said Nasser to najlepszy kierowca klubu Dubai VIP. Miej na niego oko, a także pilnuj zegara. Okej. Jaki fajny start. Członkowie Dubai VIP myślą sobie, że wygrają bez większych trudności. Pokażmy, to nie będzie tak łatwo. Dobra, mamy tylko 30 sekund, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. No ale dobra, trzeba spróbować. Mercedesie, pokaż, na co cię stać.
i spróbujemy to wygrać. Jak zawsze. Parcie na wygraną jest bardzo duże. Tutaj wszystko bez odjęcia. Oj, co za kolizja. Kolizja ze ścianą. Trochę za bardzo przycedziłem. To mogę powiedzieć. No, muszę jednak uważać, tutaj trochę zwolnić. Jest naprawdę ciasno. Ten samochód nie prowadzi się tak super, jakbym chciał. Nie na takie trasy! Serio! Kurczę, coś dzisiaj nie mam weny do jechania tego tak dobrze, jakbym chciał. To jest właśnie problem. Nie idzie mi za dobrze, bo zobaczcie, ja już powinienem tamtego drugiego gościa doganiać. A ja jeszcze go nie mam. Tutaj, uwaga, zakręt. No oj, będzie. Ciężko to widzę. Jeszcze 5 sekund. Czwarta pozycja. Bardzo kiepsko, mógłbym rzec i powiedzieć. Spróbujmy jeszcze raz. Dubai VIP muszą dołączyć. Ale zobaczcie, jakie to są małe różnice to jest. No, może nie 20, to jest 100 metrów, nawet mniej. Więc spróbujmy jeszcze raz. Może gdyby nie te błędy, to naprawdę by się udało. Jak widzicie, rywalizacja trochę jest, nawet i tutaj. Tylko, że tak naprawdę my jesteśmy niepewni do samego końca, co tam się naprawdę stanie. Bo w wynikach dowiadujemy się tak naprawdę na sam koniec i wtedy tak naprawdę jesteśmy w stanie się przekonać, czy wygraliśmy, czy zajęliśmy tą pierwszą miejsce, czy tylko czwarte, czy może ktoś nas jeszcze wyprzedzi. Ten samochód spisuje się tak na tej trasie średnio. Myślałem, że będzie lepiej się prowadził po naszych ostatnich poczynaniach. Ale jest naprawdę takim sporym średniakiem. O, tutaj o wiele lepiej. Już po prostu czuję, że będzie lepiej. Jedź, nie obijaj się. Tam się niepotrzebnie otarłem o tą ścianę. Kolejna ściana. Nie, tutaj nie można się ocierać. Tutaj właśnie jest ten problem z tym ocieraniem, że jeżeli otrzemy się o ścianę, to zostaje nam jeszcze i druga ściana. Dawaj, jedziesz mały. Fuck. O, to było po prostu piękne z mojej strony. Jedziesz. Twoje auto wygląda. Może tym razem się uda. Masz 5 sekund na dotarcie do kolejnego punktu. Znowu będzie kiepsko. Znowu! Nie, tym samochodem po prostu nie da się je pojechać lepiej. 3990 metrów. Nie wiem, ile poprzednio. Nie dołączą do WSR, jeśli nie pokażesz, że jesteś w stanie im dorównać. Dobra, kontynuuj. Spróbujemy innym samochodem. Spróbujemy BMW M3 Coupé. I zobaczymy, jak naprawdę nam to wtedy wyjdzie, ponieważ ten samochód jest dziwny. Nie nadaje się na tą trasę, brakuje mu tutaj trochę przyczepności. Ta trasa jest bardzo szybka. Zajęliśmy czwartą pozycję. Oczywiście część fanów nam przyjdzie, 4. No. Mogło być lepiej i chcę to właśnie teraz pokazać i udowodnić, że można to zrobić o wiele lepiej. Okej. I zobaczymy sobie BMW M3 Coupé, czyli porównanie dwóch samochodów i będziecie mogli zobaczyć tak naprawdę, który samochód sprawuje się lepiej moim zdaniem, bo będę miał porównanie. Moim zdaniem BMW będzie się tutaj sprawował lepiej, ponieważ będzie bardziej przyczepny. No ale okej, przechodźmy do tego wyścigu. No zobaczymy. Zobaczymy, czy tak na pewno będzie. Zobaczymy, na co stać to BMW.
Trasę już trochę poznałem, więc wiem, gdzie muszę odpuścić, ale ten samochód jest inny. Okej, jeszcze przy okazji zadanie wykonaliśmy. Zyskałeś trochę czasu. O, i chyba tutaj będzie gorzej. Ale zobaczymy na tej partii z zakrętami, jak on tam szybko pojedzie, bez jakiegoś dużego wywrotu. Oj, o wiele lepiej. O wiele lepiej się spisuje na tych zakrętach. Oj. No tak, tutaj ten samochód ma lekką przewagę, nie wiem czy w prędkości, ale w prowadzeniu na pewno. To po prostu czuję tutaj, że on się po prostu lepiej spisuje na tych zakrętach. Dotarcie do kolejnego punktu. Ale czy tak na pewno będzie, czy uda nam się uzyskać pierwszą pozycję? Moim zdaniem tak, ale może to być znowu ciężkie do wykonania. Na dotarcie do kolejnego punktu. Ten samochód może być trochę wolniejszy, ale może się lepiej prowadzić. 4, 3, 2, 1. No, mamy sekundę więcej. Drugie miejsce. Nie pierwsze, ale drugie. Co już nam trochę daje do myślenia, że ten samochód jest lepszy. Ile on tam ma? 440 metrów. Tam, gdzie ten samochód się zatrzymał, tam powinniśmy dojechać. Ale okej, jest dobrze. Jesteśmy pierwsi w rankingu. Powiem, że tak, to jest nawet dobry wynik. Niewiele więcej przejechaliśmy, ale jestem zadowolony z tego wyniku. Ponieważ tak jak mówię, najtrudniejszy poziom w Azji tak jakby dostał większego kopa i tutaj, żeby zająć pierwsze miejsce, jest już trudniej. Przynajmniej na tych punktach kontrolnych, przynajmniej na tej trasie jest ciężej. No ale dobra. Na dzisiaj to tyle. Spotkamy się w kolejnych odcinkach. Zobaczymy, pewnie jeszcze trochę pojeżdżę sobie w tołgę oraz w punktach kontrolnych. Driftu nie będę już próbował następnym razem. W tym odcinku mogliście właśnie zobaczyć trochę driftu, trochę punktów kontrolnych i jeden wyścig. Więc trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Albo wiecie co, nie ciepło, chłodno. Ponieważ jest tak gorąco, że ja się cały rozpływam. Może to też przez tą pogodę tak mi kiepsko idzie. Dobra, do zobaczenia. Hej!